Wiele wieków temu Ziemia była rajem. Ludzie mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra. Z mocy najważniejszej z wiedz zwącej się Optimala. Jednak ludzie sprzeniewierzyli się tej świętej zasadzie i obudzili siły zła, zawiści, chamstwa. Wtedy Optimala została rozbita na wiele części, a okruchą podzielonego na wóz chleba nadana została umysłów niszczycielska moc. Najpierw na 1000 lat, potem znowu na 1000 i znowu. Teraz na przełomie 3000-lecia magiczna moc Optimali budzi się znowu ze snu. Czy i tym razem zwyciężą siły zła? Czy w człowieku zmienią się ludzie? Bez cholesterolu inteligencji być nie może. Wiedział dożywiony optymalnie Paweł Szydłowski. Zmuszeni zostali do myślenia i rozpoczęcia racjonalnego, rozumnego życia. Dziękuję. Jestem świadomy konsekwencji wprowadzenia w obieg wzbogaconej, początkowej wersji Ambrozji Optymalnej. Będąc świadomym, zastrzegam, że pełnię Ambrozji Optymalnej nie zamierzam upubliczniać na łamach społecznościówek na zbyt łatwo i przyjemnie dostępnych jak YouTube. Głównie ze względu na konieczność trwałości danego kanału. Dla większości ludzi, a nawet i lekko uczłowieczonych, optymalnych, nie będzie zrozumiałe właśnie to konkretne zdanie ze względu na konieczność trwałości tego kanału. Nie zamierzam teraz wyjaśniać tego, zamierzam natomiast objaśnić powód przedstawienia 40% Ambrozji Optymalnej. Wszyscy optymalni, którzy jakkolwiek zechcą powrócić do niegdysiejszej myśli, o której już zdołali zapomnieć, wymazać wręcz z wytartych analizy doświadczeń, ponowią zyskanie nieprawdopodobnych profitów, jak i przy pierwszym zetknięciu się z dietą czy żywieniem optymalnym. Obowiązkiem wnikliwych optymalnych jest przypomnienie sobie pierwszych doznań, pierwszych błyskotliwych rozważań, że warto zaryzykować, że warto spróbować. Podczas rozmów z mnogością optymalnych słyszałem najczęściej, nawet dziś miałem okazję, że pierwsze z posiłków tłustych optymalnych wiązało się z jedną wielką niewiadomą, z ogromnym stresem, fermentem. Sam osobiście pamiętam pierwsze 3 godziny trawienia na stojąco, doświadczanych po zjedzeniu byle tłusto, byle całe mięsiwo, czyli tak naprawdę nie tłustą golankę, obficie masą oblane. Przypominam o kolejnych szczero złotym, szczero rozumnym fragmencie książki Przygody wojaka Szwejka. Bez cholesterolu inteligencji być nie może, powtórzył. Tyle, że cholesterol to nie wszystko. W przypadku Ambrozji Optymalnej w wydaniu 40% życzył każdej świeżynce optymalnej, samozwańczym optymalnym, ketogenikom, czy jakkolwiek nie nazwać tych, którzy po troszeczkę wywyższyli kwestię smaku. Aby każdy znalazł w sobie tę samą dozę, tę krzteł ryzykanstwa. Korzyści płynące z tego będą ponownie przywoływać efekt zdumienia, choćby związany z faktem, że pomimo wcześniejszego rozczytania książek optymalnych, nie przeczytało się tak właśnie, jak przeczytać należało. Ryzykanstwo, adaptacja do nowego jadłospisu, wymaga czasu na rzecz utożsamienia korzyści z nowego smaku, z nowej obyczajowości oraz działania całościowego organizmu. Ryzykuję najwięcej, upubliczniając kolejny etap żywienia optymalnego. Potrzeba jest jednak pilna z powodu tego, że elity optymalnej na dzień dzisiejszy po prostu nie ma. W środowisku optymalnym są jedynie pojedyncze osoby, które wykazały się najzasadniejszą wnikliwością, które poznały pełnię dobrodziejstwa żywienia optymalnego. Żywienie to wciąż jednak nie jest dożywienie. Elitę optymalną należy jakkolwiek wykreować. Nie każdy z tego przekazu skorzysta. Bardzo wielu zbagatelizuje tę serię produkcji, z tego powodu cieszą się najbardziej. Dlatego przekazują 40% wersję Ambrozji Optymalnej, by pobudzić przeskok do kolejnego etapu w planie odnowy biologicznej tubylczej rodowości. Jest to niebywale ważne, bo w marzeniu doktora Jana Kwaśniewskiego nie było jakiejkolwiek wzmianki o konieczności powielenia przez nasz naród losu wyplewienia etnicznego, jakiego dopuszczono się chociażby wobec plemion indiańskich Ameryki Północnej.
Indianie zostali w znacznej mierze zepchnięci na tereny rezerwatów lub też byli przymusowo asymilowani. Tubylcom obecnym w kraju dziadów, czytaj Polsce, nieznane są książki jak choćby ta opisująca wodza Siuksów, dalej historią Czerwonej Chmury. Niektórym z najstarszych optymalnych stażem pozwoliłem sobie na zadanie pytania, czy gdyby kosztem dla wprowadzenia świata optymalnego na całym globie było wymazanie polskości Polaków, czy dany optymalny przyłożyłby do tego rękę? Czy ty, widzu, byłbyś w stanie zaakceptować fakt, że cały świat mówiłby za 200 lat po niemiecku? Byleby cała ludzkość mogła być uczłowieczona, optymalna, taka jak być powinna. Co ty na ty, drogi widzu? Na całe szczęście takiego przycisku do aktywowania umysłów ludzkich nie ma. Pytanie natomiast z chęcią pozostawiam. Dzięki najważniejszej z wiedz możemy stać się w końcu gospodarzami na tej naszej krainie dziadów, przy tym życzliwymi gospodarzami dla wszystkich innych narodów, które chciałby podlegać, towarzyszyć przy budowie Królestwa Bożego na ziemi. Oczywiście, niech każdy nazwie tę nową krainę jakkolwiek według własnego mniemania. Czy to miałaby być kraina boskości? Kraina narcyzów? A może po prostu enklawę rozumu? Nazwijcie to jak tylko sobie zechcecie. Przekazuję 40% ambrozję, mając na uwadze, że jedynie garstka optymalnych będzie w stanie znaleźć uzasadnienie dla tego, co przekazują. Czyli po prostu przeoczonego wydania żywienia optymalnego, który zwiększy potencjał umysłowy u dotychczasowych tłuszcz lubnych. Niestety, ale zauważyłem, że nazbyt wiele świeżynek optymalnych, ketogeników, tłustych suplemenciarzy reklamuje zabobony, gusła, wrzbiarstwo, a nawet dopracowane bicepsy. Już w jednym z przekazów upubliczniłem spostrzeżenie poruszające to zagadnienie. Lekarzowi medycyny człowieczej, Janowi Kwaśniewskiemu, w głównym przekazie nie chodziło o wydobycie ludzi z chorób. Wszystkie bez wyjątku choroby powinny być uznane po prostu za śmieszne. Za przyczynowy efekt bezrozumnego prowadzenia swojego oraz innych życia. Czy prowadzenia robót. Robotę nie utożsamiać z pracą. Tak jak optymalni wiedzą, każda jedna choroba jest banalnie prosta do zwalczenia, do wyeliminowania. To jedynie strach, stres, brak pewności, brak wiedzy u biednego człowieka opóźnia możliwość do pomożenia żywieniem optymalnym. Co nie zmienia faktu, że choroby są i być powinny w ogóle niezauważalne w zdrowym społeczeństwie. Jeśli człowiek jest chory, powinien być w sanatorium jeden raz w życiu, żeby się nauczyć, jak żyć. A tu przyjeżdżają przez 20 lat codziennie, corocznie, czy nawet więcej lat i zawsze wyjeżdżają chorzy. Natomiast wykreowanie najtęższych głów w danym środowisku nie jest już kwestią ani łatwą, ani przyjemną. Na ten czas natomiast konieczną. Dlatego ci, którzy zechcą zaryzykować, muszą wiedzieć, że dobór produktów dożywczych to jest jedna kwestia. Kolejną rzeczą, która sprawdzi potencjał intelektualny, jest kwestia uszlachetnienia temperaturą. Nawet w uszlachetnianiu temperaturą nie może być przypadkowości. Do tego służy technologia sous vide. Omówienie sous vide, co to takiego, dlaczego to jest korzystne, co trzeba mieć koniecznie w pierwszej kolejności, co może okazać się przydatnym, dlaczego plastik, dlaczego szkło, dlaczego silikon, jakie temperatury zastosować dla najważniejszych produktów w dożywieniu optymalnym, a nawet i te produkty, które są w diecie optymalnej, czy w żywieniu optymalnym, to uszlachetnienie i tak dostarczy bardzo ciekawych korzyści. Prezentację postawię na jedną z kolejnych części tej serii. Tymczasem życzę smacznego oraz odnalezienia w sobie tej krzty ryzykanstwa przed tym, co jest nieuniknione. Pozdrawiam.